Cześć drodzy widzowie, witam was w kolejnym odcinku, już trzecim odcinku z serii Polskie Gospodarstwo. Oczywiście z tej strony Bonalek się kłania. A my w tym dzisiejszym odcinku, słuchajcie, lecimy sobie z akcją Sienokosy. Więc 3 dziacha dostanie dzisiaj w opór, więc słuchajcie, lecimy sobie, idziemy 30 weźmiemy. Kosiarka jest tutaj, 3 dziacha sobie stoi, pięknie sobie stoi, kurwa. Dobra, jadamy. Jeszcze sobie, słuchajcie, zmienię tylko, pozwólcie, że sobie zmienię tylko ten. Myślę, że tutaj podjeżdżamy pięknie pod kosiareczkę. O, patrz, to zgasło mi coś. Nie wiem, co się dzieje, ale tak coś się zaczęło dziać. Dobra, lecimy. Dobra. I lecimy, drodzy widzowie, na łączkę. Cyk, szósteczka zapięta i lecimy. A gdzie ta łączka była? To ja nie wiem. Czy już przegapiłem wjazd, kurczę. Nie, dopiero będzie, o tutaj. I dobra, widać już łączkę moją. Sobie wyjeżdżamy na nią. A dzisiaj pewnie sobie zrobimy tylko te... skosimy ją, a potem sobie poza odcinkiem ją... Tak, może trójką polecimy sobie. Oczywiście nie zapomniałem tego powiedzieć na początku odcinka. Zostawcie, słuchajcie, łapkę w górę oraz subika, aby być na bieżąco. Czekajcie, ściszę sobie trochę dźwięki, bo kurde głośne trochę. Tutaj są dźwięki. Nie, to tutaj powinno być dźwięki, tak. No i dobra, lecimy sobie. Cyk. Kurwa. Ale leci opór 30, gaz opór i lecimy. Z tematem. Oczywiście sienokosy na pełnej. Myślę, że tam was nie będę zanudzał, trochę pokosimy sobie i do was wrócę, jak już skoszę łączkę. O, tutaj już łuknie 30 dwójką, polecimy.
Dobra, dawaj na trójkę. To już chyba sobie poradzi. O, widać, polski sprzęt. Więc lecimy sobie już tutaj trójeczką. No kosy, opór. Tak. Dobrze, ona ma duży skręt, to łatwo można sobie dookoła oblecieć. Dosyć spora łączka jest. Myślę, że tutaj trochę tych kostek będzie. Bo tam jeszcze krów nie mamy, to się, słuchajcie, kupi krowy. O, lecimy. O, dobra, może na trójce sobie poradzi. Nie, dwójka. Musi być tutaj. Taka kurczę, górka, że nie, 3DH sobie nie daje rady, tak można powiedzieć. Za duża górka jest dla 30, więc myślę, że po prostu ta 30 się nam dławi wtedy. Dobra, to może już polecimy trójką. Cyk, pięknie, dobra. Słuchajcie, mamy już trójkę zapiętą, to lecimy. Sobie. Cyk i myk, dobra. Słuchajcie, jak zostawicie komentarz sianokosy, hashtag sianokosy, przypnę wam serduszko w komentarzu. No i co no, ja dla was będę też tworzył jakąś serię jeszcze drugą niż od tej. Piszcie, czy chcecie, żebym tak nagrywał bez chudów, czy jednak wolicie z chudami, żeby były odcinki. A my kurwa lecimy tutaj. Czy jechał opór? I let's go. Na trójce w tym momencie sobie lecimy. Ale ta trójka to tak jest albo nie jest. Dobra. No, redukcja na dwóje. Musimy. Tam sobie nie daje rady, jak na trójce tutaj pod górkę. Więc to niestety trzeba tak sobie poradzić. A więc drodzy widzowie, kurwa, wyłączę kamerę, bo już tam nie będę was chyba zanudzał tym odcinkiem i wrócę, jak już tam będę kończył kosić. Tak mniej więcej czwarte, jak będę miał skoszone, to do was wrócę. Dokończymy wtedy już kosić, jak będę miał troszkę więcej skoszone. No i zjedziemy sobie na gospodarstwo, taki dosyć długi odcinek wychodzi nam już to. Żeby coś tam jeszcze pokosić w tym odcineczku. Takie dosyć pole jest sporawe. To słuchajcie, ja wyłączam kamerę i się z wami wrócę do was, jak już zrobię tam 3/4 tej łąki i będzie troszeczkę do skoszenia, dokosimy i zjedziemy na gospodarstwo sobie. Więc do zobaczenia za jakąś chwilkę. Dla was to jest jakieś 1 sekunda, dla mnie troszkę więcej. Więc do zobaczenia za paręnaście minut. A więc dobra, drodzy widzowie, już kurde jestem po tej przerwie małej. Jak widzicie, skosiłem większość już łąki. Stało nam do skoszenia taki mały kawałeczek. No to działamy sobie tutaj 30 pięknie. 30 daje radę sobie, słuchajcie. Więc jest luks maszyna. Nie ma żadnych zastrzeżeń do tego. Lecimy sobie. Let's go.
lecimy sobie. Został taki nieduży kawałaczek do klinek, do wykoszenia, tak można powiedzieć. No i tutaj wykosimy ten klinek i powrót do domu tam na gospodarstwo się wróci i będzie gicior. No i dookoła jeszcze tutaj sobie obkosimy raz, żeby to było dobrze obkoszone. Sobie tutaj polecimy, teraz wytniemy ten kawałek dookoła i będziemy kurde odcinaczek kończyć. Lecisz malina. Zapięte i lecimy tutaj sobie, słuchajcie. Widzieć, zadusiłem 30, kurwa, ale tam odpaliła to dobrze. To tam nie było tragedii, że ją zadusiłem. A tutaj daje radę, dobre. Lecimy, tutaj maleńka. Cyk. Tylko nie zdechnij mi tu, proszę. Pod żadną górkę ani nic. No dobra. No widać, że idzie to. No i powrót na gospodarstwo. Tam się już przestanie kręcić, tyk. No i lecimy sobie na gospodarstwo. Czwórka, dobra, cyk. I szóstka, dobra. Szóstka jest zapięta, to lecimy, można lecieć. Dobra. Jak widzicie, kurka wodna. Ruch jest dosyć spory. No. Dobra, lecimy, bo nie wyjedziemy potem. No i cyk, dobra, już sobie wyjechaliśmy i lecimy na tą gospodarkę naszą. No i kurde, cyk, szósta. No i na szóstce takim pięknym akcentem sobie już wracamy z poskoszonej łące i w następnym odcinku, słuchajcie, będziemy to przetrząsać i sobie to skrabiać, bo to w miarę szybko pójdzie to przetrząsanie. Dobra, redukcja, cyk. I czwórka, cyk. I trójeczką sobie zjeżdżamy, żeby nie było za szybko. Cyk, dobra. Już tam kierunku nie wróciłem, ale dobra, to tam trudno. Ja bez kierunku pojechałem, no i tyle, no. Więc sobie tak, trzydziestkę odstawimy sobie chyba tam kosiarkę, gdzie była. No,
tutaj, żeby kombajn nie przywalić. Dobra. Może tak jakoś się robimy. No i cyk, dobra. Ładnie, od tutaj opuszczę sobie jakąś areczkę. Odczepimy, cyk. O, no i coś się zbugowało. Dobra, mniejsza z tym. I pięknym akcentem, słuchajcie, kończymy odcineczek. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli wam się oczywiście spodobało. Ja nie przedłużam. Narka. Do następnego.